ze mną wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Joński. Czy spodziewał się pan w najczarniejszych snach tego typu wyniku? Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Otóż nie spodziewałem się i dalej uważam, że póki są liczone głosy, wszystko jest możliwe, chociaż oczywiście ten wynik nie może satysfakcjonować. Po pierwsze chcę pogratulować pani Beacie Szydło, bo faktycznie wygrała te wybory. Słyszę, że PiS może mieć nawet większość głosów. A po drugie, no musimy się poczekać na ostateczne wyniki i wspólnie się zastanowić, co dalej. Ja uważam, że projekt Zjednoczonej Lewicy ma szansę, ma przyszłość i uważam, że ma sens. Być może za późno pewne decyzje zostały podejmowane, ale uważam, że ma sens i tak trochę trudno po tych kilkunastu latach sobie wyobrazić parlament bez lewicy, tym bardziej, że jest tak mocna w tej chwili prawica i konserwatyści. Nie wiem, oczywiście chcę gorąco podziękować wszystkim wyborcom lewicy, to jest prawie milion wyborców, którzy zagłosowali na Zjednoczoną Lewicę, to naprawdę nie jest mało. Przy czym przy tej ordynacji wyborczej nie mamy na tą chwilę żadnego mandatu. No ale cóż, zobaczymy. Będziemy robić wszystko, żeby lewicę odbudować, żeby lewica zdobyła wyższe zaufanie społeczne i żeby po tych latach być może rządów PiSu pokazać, że jest alternatywa dla nich. Czy naprawdę liczy pan, że ten błąd sondażowy może być aż tak duży i że naprawdę w poniedziałek czy we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi, że jednak wchodzą pan, Zjednoczona Lewica wchodzi do parlamentu? Wie pan, to będzie oczywiście bardzo trudne, ale wszystko jest możliwe. No, trzeba poczekać do samego końca. Słyszymy, że we wtorek dopiero mają być ostateczne wyniki, więc wie pan, wszystko się może okazać. A poczekajmy do końca. Natomiast niewątpliwie ten wynik nie może nas cieszyć. Nie może nas cieszyć i będziemy głęboko go analizowali. Czy w jakichkolwiek sondażach jeszcze wewnętrznych czy przedwyborczych były kiedykolwiek takie badania, które dawały państwu tak słaby wynik? Nie, we wszystkich badaniach mieliśmy ponad 8, czasami nawet 9 i 10% poparcia, więc nie to, że uśpiło, myśmy walczyli do samego końca. My ostatnie kilka dni jechaliśmy bez przerwy, całą noc i zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach. Uważam w ogóle tą końcówkę za jedną z lepszych kampanii, no ale coś było nie tak. Myślę, że wyborcy zdecydowali, że chcą powierzyć Polskę teraz w ręce prawicowych polityków. Mają do tego prawo. Obawiam się tego, bo pamiętam, jak rządził PiS, ale cóż, taka jest wola narodu i trzeba ją uszanować. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Moim państwu gościem był Dariusz Joński, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.